Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Pogadajmy z klerykiem. Dzisiaj naszym gościem jest Piotrek i Piotrek, powiedz coś o sobie. Nazywam się Piotrek Udziela, pochodzę z Tylmanowej. Aktualnie jestem na pierwszym roku seminarium duchownego w Tarnowie. Jeśli chodzi o moje zainteresowania, to uczęszczałem do szkoły muzycznej na instrument saksofon. Decydując się, żeby przyjść tutaj, przerwałem w trakcie edukacji, ale jednak nie zostawiłem tego. Tutaj troszkę się, można powiedzieć, przebranżowiłem, bo zrobili mnie tutaj z potrzeby organistą. Jeszcze pamiętam w Błoniu na pierwszym roku, ale więc tutaj też działa zespół Bethesda. W jakiś sposób próbujemy to reaktywować, bo przez pandemię to troszkę kulało. No i jest moje zainteresowania, mógłbym zawrzeć właśnie zainteresowanie muzyczne. To jest takie meritum, nie? Wokół tego tak. Dobrze, dzięki. Czyli mamy tutaj wykształconego muzykę, elegancja. Fajnie. I tak, dzisiejszy temat to ogólnie rzecz biorąc autorytety i trochę tego, jak patrzymy w ogóle na kapłanów, na księży. I zacząłbym może właśnie od może nawet nie tyle samych autorytetów, co tego właśnie sposobu patrzenia. Jakie cechy są dla Ciebie takie, że jakby doceniasz je bardzo u księży, które Cię w jakiś sposób pociągają, a jakie właśnie może Cię odpychają? Jak Ty na to patrzysz, tak subiektywnie? To jeśli chodzi o te pierwsze, tak patrząc na moje doświadczenie z księżmi, które spotkałem w życiu, no mogę powiedzieć, że mam takie szczęście do tego, że spotkałem takich bożych kapłanów, którzy dużo wnieśli pozytywnego w moje życie i taką może pierwszą wysuwającą się na pozytywną cechą na plan to jest no bycie po prostu przede wszystkim człowiekiem. Taka nie bycie odrealnionym od rzeczywistości, że jednak ten kapłan, ten ksiądz jest bardzo blisko, jest wrażliwy na te takie nasze problemy, nie? Te takie często bardzo blisko przyziemne, nie? Niekoniecznie bardzo górnolotne. No jednocześnie w tym wszystkim, że potrafi zachować taki dualizm między tym wszystkim, nie? Że jednocześnie ma poczucie humoru, jest otwarty, potrafi porozmawiać na tematy, które mnie dotyczą. Nawet niekoniecznie związane tylko z religią, z duchowością, ale też jednocześnie może bardzo, bardzo płynnie z tego przechodzić do kwestii wiary, że w tym, w tej stałej normalności, w tym takim normalnym człowieczeństwie, nienachalnie, ale bardzo tak delikatnie tego Pana Boga w tym wszystkim nie narzuca, ale tak sieje. Drugą cechą taką dobrą, właśnie, która idzie dalej, że to też u mnie, jak zawsze pamiętam, jak patrzyłem na księdza, który sprawował Eucharystię czy spowiadał, no też taka widoczna, żywa więź z Chrystusem, w sensie, że to często ja to tak dostrzegałem, nie? Pokapłanie, który w jakiś sposób sprawował Eucharystię, nie? W jakiś sposób dał do ręki święte ciało Chrystusa. I to wszystko to widać w szczegółach, nie? W podejściu. I to, gdy ja tak myślę sobie, nie? Że ten człowiek kiedyś decydował się na to, żeby pójść do seminarium, decydował się na to, żeby zostać kapłanem, to bardzo mnie jakby fascynuje to, że on już będąc tym kapłanem, widać, że on jest tym zakochany, widać, że on tym żyje, że to nie jest, że to, że jest kapłanem, to nie jest jakby suma pewnych przypadków, tylko po prostu decyzja, którą jakby idzie na całość i dalej w to, dalej to buduje, nie? Że to jakby po seminarium przeszedł pewną formację, zostało coś zbudowanego, ale jednak widać, że on się ciągle rozwija, nie? Że widzi, że jest potrzebny wkład w to. No i też to, co mówiłem o spowiedzi, nie? Że właśnie jednocześnie on, na przykład ten kapłan na grupie młodzieżowej czy w szkole, jest takim zwykłym ludzkim człowiekiem, ale tak to mogę nazwać, a w konfesjonale już jest no jak baranek, w sensie, nie? Że ty przychodzisz nieraz z czymś, co naprawdę ciężko powiedzieć, nie? Wypowiedzieć w ogóle na głos komuś. Ktoś, co nieraz bardzo pewne intymne sprawy, a jednak spotykasz się z taką pewną, taką może nie akceptacją, nie? W sensie, nie akceptacją grzechu, ale akceptacją ciebie w tym momencie, jaki jesteś, nie? I ta pomocna dłoń.
też to są cele, które się nasuwają, bo też miałem takie szczęście ze spotkania akurat takich księży u mnie w parafii. Więc no bycie człowiekiem, też bycie takim pobożnym kapłanem, takim dobrym rozumieniem pobożności, nie dewocyjności, ale pobożności, która się wyraża po prostu w żywej relacji z Chrystusem. Myślę, że w ogóle też często, jak patrzymy na księży, to czasem mamy właśnie trochę taki obraz, że to jest ktoś inny, nie? W sensie, czasem dla mnie na przykład, w pewnym momencie, no to powiedzmy gdzieś w gimnazjum, było czymś takim bardzo odkrywczym, że ten ksiądz kiedyś nie był księdzem, nie? Że on też podjął kiedyś właśnie decyzję na całe życie, że on zostanie tym kapłanem, nie? I różne tego typu rzeczy, które, z którymi my się borykamy, oni też się borykają. Kwestia właśnie też jakichś problemów, kryzysów wiary, nie? Czy właśnie tego, że to też nie jest tak, że on jest księdzem i już święty i lecimy, tylko że właśnie trzeba cały czas tą wieść pogłębiać. Ja pamiętam, jak kiedyś zapytałem jednego takiego właśnie znajomego księdza, którego właśnie bardzo szanuję. Właśnie jak to zrobić, że, bo na przykład dla mnie taką cechą jest to, że ten ksiądz nie jest letni, nie? Bo bardzo łatwo jest zletnieć, zwłaszcza takiej codzienności kościelnej. I właśnie jak on to robi, bo dla mnie to jest coś niesamowitego, bo to jest bardzo trudne. I on powiedział taką jedną bardzo prostą rzecz, właśnie trochę to, o czym mówisz, żeby każdego dnia coraz bardziej pogłębiać swoją relację z Chrystusem. Czyli to jest ta druga rzecz, o której mówiłeś, nie? Czyli ta indywidualna relacja, bo cała reszta już z tego wychodzi. Ale jeżeli ja będę z Nim, On ze mną, to w jakiś sposób będzie się rozwijało, będzie we mnie żywe, będzie we mnie prawdziwe. I właśnie to jest takie bardzo wartościowe. Ja pamiętam nawet, jak ten właśnie ksiądz mówił o trochę innym księdzu, też którego gdzieś tam kojarzyłem, że może do współpracy on jest, jaki jest, ale ten facet się modli, nie? I mówię, że nieraz jak gdzieś tam się idzie w kościele, widać, że on po prostu siedzi i się modli. I dlatego właśnie tak wiele rzeczy gdzieś no, idą razem z nim. I widać, że Bóg jest z nim, no bo właśnie, bo ma tą relację, bo nie robi tego tak ale właśnie robi to z Chrystusem i to jest coś niesamowitego. A teraz idąc trochę też dalej, no bo też jesteś w seminarium, jesteś, żeby też rozeznawać to powołanie, czy też dążyć do bycia kapłanem. Czy są takie rzeczy, które dostrzegasz, powiedzmy, u kapłanów, tutaj może bez personaliów, ale gdzie patrzysz i widzisz sobie, nie, że takim na pewno taki nie chcę być, tak nie chcę robić. Ja to też widzę tutaj na przykładzie też seminarium, nie? Gdzie mamy czas wolny nieraz, nie? I bardzo chciałoby się potraktować ten czas wolny jako coś takiego mojego, nie? Na wyłączność, nie? Że mam czas wolny, więc tu przepraszam, a ja mam czas wolny. Nie? I jakoś może dlatego tutaj mi to zwraca uwagę, takie coś, że no w księżach właśnie taka postawa, prawda, nie? Że okej, jestem kapłanem, w godzinach dyżury jestem, w godzinach dyżuru kancelarii jestem, ale mam czas wolny, wyjeżdżam, wychodzę, nie mam nie? I taka postawa właśnie, że to jest trudne, bo to i mówiąc to, nie mówię, że tak robię, w sensie, nie mówię, że to jest coś, co jest już mojego, nie? Że potrafię sobie tak powiedzieć, że nie mam czasu wolnego, nie? To jest bardzo trudne, ale pewne dążenie do tego i takie pragnienie tego, żeby no właśnie, żeby w tym kapłaństwie przede wszystkim czas ofiarować, nie? Że to jest jedna z największych ofiar, żeby swój czas dać komuś innemu, nie? No ja też tutaj miałem taki przykład z moim wykariuszem obecnym jeszcze u nas, że kiedykolwiek byś nie zadzwonił, czy to rano, czy w godzinach takich, gdzie naprawdę no, mógłby sobie już chłopak odpocząć, rano jest mysza, ale zawsze jest, nie? Przyjdź, czy przyjdę, nie? Czy za 5 minut jestem, nie? I nawet w sytuacjach, gdy wiem, że czasu nie ma, nie? Ale potrzebuję, nie? I jest, nie? I to bardzo, ja dużo dawało, bo czasami jest tak, że mi się też wydaje, że osoba, która raz, dwa razy usłyszy takie coś, że nie mam czasu, nie ma mnie, albo przyjść później, może już nie przyjść, nie? Oby nie tylko do tego, nie? Ale może też być tak, że w ogóle już nie przyjdzie, bo no ja się, może pomyśleć, że ja się narzucam, nie? Ja mam jakieś problemy, które tak naprawdę dla kogoś nie są czymś ważnym, nie? Są czymś jakimś takim zapychaczem czasu, nie? Więc myślę, że to jest taka pierwsza rzecz, która wydaje się najbardziej razie, nie? Czyli
no właśnie takie posiadanie czasu swojego na wyłączność. Nie? Czyli takie bywanie księdzem, a nie bycie. No właśnie, bardziej praca urzędnicza niż duszpasterska, nie? Taka prawdziwie służebna. Więc to na pewno. Z innych rzeczy. Właśnie to jest też taki zawsze trudny temat, bo też nie rozmawiam ze znajomymi i też często słyszę o księżach nie do końca dobre rzeczy i nie do końca takie chwalebne. I zawsze ja wierzę, że tak jest w sensie, nie? Że tacy są. Ale zawsze często ciężko mi jest to przyjąć, bo szczerze osobiście nie spotkałem złego księdza. Nie wiem, czy też jakaś taka łaska od Pana Boga, czy akurat tak się poukładało, że osobiście nie spotkałem księdza, który w jakiś sposób tak radykalnie by mnie czymś tak zniechęcił, nie? To nie znaczy, że, no, to jest mój przykład, nie znaczy, że takich nie ma, nie? Ale to dlatego też ciężko mi jest wysuwać takie przykłady, bo po prostu ich nie doświadczyłem w życiu, nie? Teraz właśnie widzę, że na płaszczyźnie seminarium mogę sobie myśleć, jakim księdzem nie chciałbym być, nie? Albo też może pytam znajomych, nie? Jakiego oni księdza by chcieliby, nie? I na takim właśnie widzę, że na przykładzie tego, co ludzie oczekują, czego doświadczyli, nie zawsze dobrych rzeczy od księży, to jest, wskazuje taką pewną też drogę, jak no jakim być, nie? Jakim nie być, nie? Więc to są takie rzeczy z tych wad, nie?